tej strony Mateusz. Dość często od was dostaję pewien jeden rodzaj pytania, bardzo ważnego pytania, a mianowicie do kiedy dany iPhone będzie wspierany, to znaczy do kiedy tak naprawdę będą wychodziły na niego aktualizacje iOS-a. Jest to o tyle ważne pytanie, że nie odpowiadając na nie przed zakupem danego iPhone'a, możemy się tak naprawdę wkopać ze względu na to, że możemy kupić telefon, który już nie jest wspierany albo zaraz nie będzie wspierany. A jak wiemy, każda taka większa aktualizacja trochę nowych funkcji wnosi do danego urządzenia. Jedne te aktualizacje są lepsze, inne trochę gorsze, czytaj iOS 11, natomiast generalnie no można się w nich doszukać na pewno zawsze kilku fajnych funkcji. No i pewnie zdecydowanej większości z was zależałoby na tym, aby dostawać po prostu regularnie te aktualizacje, przynajmniej przez jakiś czas. No i tu pojawia się zasadnicze pytanie, jaki to będzie czas. Oficjalnej odpowiedzi od Apple oczywiście nie ma. Apple o tym nie mówi na konferencji, prezentując danego iPhone'a, że ten iPhone będzie wspierany na przykład przez najbliższe 10 lat. No byłoby fajnie. Natomiast bazując na pewnej statystyce, doświadczeniu wypuszczania danych produktów przez Apple, a później ich wspierania, możemy zauważyć, że generalnie tendencja wzrosła na przestrzeni ostatnich 10 lat od pierwszego tak naprawdę iPhone'a. Z racji tego, że pierwszy iPhone w 2007 roku dostał tak naprawdę 3 aktualizacje, przez 3 lata był wspierany, iOS'a, iOS'a 2 i iOS'a 3. Następna generacja była przez taki sam okres czasu wspierana do 4, natomiast od 2009 roku, od prezentacji 3GS-a, zmieniła się polityka firmy, no i telefony już były wspierane przez 4 lata. Ale ta sytuacja ponownie zmieniła się w 2012 roku wraz z premierą iPhone'a 5, który był wspierany do ubiegłego roku, czyli do iOS'a 10. No i właśnie od tego momentu Apple tak naprawdę nieoficjalnie przeszło na 5-letni cykl wspierania danego urządzenia, bo iPhone 5S oraz 5C dostały aktualizacje iOS'a 11, czyli także już były wspierane przez 5 lat. No i ta tendencja spokojnie powinna się teraz utrzymać. No i właśnie na podstawie tego jesteśmy w stanie określić po prostu, do kiedy dany iPhone będzie wspierany. Dajmy dla przykładu iPhone'a 6, którego pierwszym systemem był iOS 8, później była 9, 10, jest 11, no i najpewniej ostatnim systemem będzie właśnie iOS 12. Tutaj oczywiście same oznaczenia iOS'a przyjmujemy tak nieoficjalnie, bo ja wątpię, żeby był kiedyś iOS 20. Pewnie Apple przejdzie na inne nazewnictwo, natomiast dalej to spokojnie będzie można przeliczać sobie, chyba że Apple znowu zmieni politykę i na przykład skróci ten cykl wsparcia do 4 lat, co jest oczywiście niewykluczone w przyszłości, bo Apple może na przykład sobie uznać, że dane urządzenie na przykład nie wytrzyma już z danym systemem i po prostu będzie no tragicznie na nim działać. Zresztą a propos tragicznie działających systemów, kiedyś było tak, że tej ostatniej aktualizacji, czy to 4 czy 5 danego telefonu, no nie powinno się już aktualizować, bo ona tak naprawdę go zabijała, strasznie był wolny. Pamiętam to na przykład przy 4S-ie, natomiast teraz, no teraz to się zmienia generalnie i wśród moich znajomych wiele osób ma na przykład 5S-a, na którym spokojnie zainstalowało właśnie 11, no i mówią, że spoko działa. Także można zauważyć pewną tendencję, posłuchać opinii innych osób, które już to zrobiły i aktualizować sobie telefon do tej ostatniej aktualizacji, która mu przysługuje. Natomiast należy pamiętać, że no ta wydajność na pewno i tak troszeczkę spadnie. I ważne tutaj w sumie pytanie pojawia się też na marginesie często, a mianowicie aktualizujecie sobie na przykład iPhone'a 6 do jakiegoś tam systemu, na przykład 11. No i mówicie, że on średnio działa, nie podoba wam się i chcecie wrócić. Generalnie jest to możliwe tak naprawdę kilka dni, może nawet troszeczkę mniej, od momentu wydania przez Apple tej aktualizacji. To znaczy Apple podpisuje tak naprawdę jeszcze poprzedni system dla danego urządzenia i możecie sobie teoretycznie wgrać przez komputer na naszego iPhone'a ten stary system, no i tamten się jakby usunie. Natomiast po tym czasie kilku dni maksymalnie generalnie, no nie jest to już możliwe i nie da się tego teoretycznie zrobić. Rada jest moja taka, że jeśli chcecie aktualizować swój telefon, a nie jesteście pewni, bo jest to starsze urządzenie, czy ono da po prostu radę temu systemowi, to poczekajcie na opinię innych użytkowników, no albo zaktualizujcie sobie, szybko potestujcie, zobaczcie też jak on wygląda w takim użytkowaniu normalnym, codziennym, chociaż za dużo tych dni nie możecie używać go, ze względu na to, że po kilku dniach po prostu nie będzie możliwa aktualizacja, a raczej przywrócenie poprzedniej aktualizacji systemowej. Tyle ode mnie, mam nadzieję, że udało mi się rozwiać wasze wątpliwości. Gdybyście jednak mieli jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach, postaram się wam odpowiedzieć. My widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia, cześć!